KPN dostępny dla turystów i ich czworonogów. Szlaki, które są dostępne do wędrowania z czworonogami, to jest liczba około 97 km. Chcesz założyć firmę lub poszerzyć kwalifikacje? Oferta Karu jest dla Ciebie. Mam nadzieję, że Ty mieszkańcy, uczniowie jak najszybciej podejmą decyzję, bo jak zawsze, kto pierwszy, ten zyskuje. Pytaliśmy o szczepienia przeciw COVID-19. Trzeba się szczepić. Trzeba. Całe życie nas rodzice szczepili, wszystkich. W piątek witam Państwa, Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Do polskich parków narodowych nie można wprowadzać psów, zakazuje tego ustawa o ochronie przyrody. Jednak władze Karkonoskiego Parku Narodowego postanowiły podejść do tego tematu z większą wyrozumiałością i udostępniły część szlaków turystom z czworonogami. Ustawa o ochronie przyrody zabrania wprowadzania psów na teren parków narodowych i rezerwatów. Wyjątkiem są psy ratownicze oraz osób niewidomych i niedowidzących. Trochę inaczej sprawa ma się u nas. Władze KPN-u udostępniły część karkonoskich szlaków dla turystów z psami. Ze 131 km ścieżek, które są na terenie naszego parku, aż po 97 km można chodzić ze swoim czworonogiem. Te szlaki, które wyłączyliśmy, jakby na których nadal obowiązuje ten zakaz poruszania się z psem, to są najcenniejsze fragmenty, gdzie mamy siedliska naszych najważniejszych gatunków. To są przede wszystkim odcinki szlaku Ścieżka nad Reglami, szlaku zielonego, miejsca, w których bytują cietrzewie, które są bardzo wrażliwe na obecność kogokolwiek i człowieka, a innego zwierzęcia, psa, drapieżnika tym bardziej. Jednak wchodząc ze swoim psem na teren Karkonoskiego Parku Narodowego, turyści proszeni są o przestrzeganie kilku prostych zasad. Przede wszystkim, żeby prowadzili psa na smyczy, żeby zbierali odchody, zabierali te odchody po psie z terenu parku i żeby respektowali oznaczenia na szlakach turystycznych, które informują o tym, na który szlak możemy wejść z psem, a na który szlak wejść z psem nie powinniśmy i nie możemy. Musimy pamiętać, że Karkonoski Park Narodowy to dom wielu cennych i rzadkich gatunków zwierząt oraz roślin. My jesteśmy tylko gośćmi, tak więc pozostawmy po swojej wizycie dobre wrażenie. Dbajmy o to miejsce razem. Pracownicy Parku Narodowego robią wszystko, aby utrzymać stan tych zasobów przyrodniczych w dobrym stanie, niepogorszonym stanie, ale bez odpowiedzialnych turystów, bez zaangażowania świadomych turystów będzie to bardzo trudne zadanie. Na ten weekend w naszym regionie zapowiadane są opady deszczu i śniegu, więc warunki na spacer po karkonoszach mogą być trudne. Jednak na wyjście w góry nie ma złej pogody. Trzeba się tylko dobrze przygotować. Miłego weekendu! Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza mieszkańców naszego regionu do skorzystania z możliwości realizowanych przez siebie dwóch projektów. Pomagają one założyć własną działalność gospodarczą, a także podnieść kwalifikacje zawodowe. Pierwszy z realizowanych projektów przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego to przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska. Za jego sprawą osoby od 18 do 29 roku życia mogą ubiegać się o dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Taka młoda osoba, czyli uczeń, student, osoba bezrobotna, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 roku, może przyjść do KAR-u, złożyć wniosek, ubiegać się o 23 tysiące dotacji oraz o wsparcie pomostowe ponad 2 tysięcy złotych przez 6 miesięcy. Dodatkowo KAR udziela kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej firmy. Ta osoba otrzyma od nas pakiet darmowych szkoleń, to jest blisko 40 godzin z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Liczba możliwość dysponowania tymi środkami jest ograniczona. Ten projekt jest realizowany do końca maja. Mam nadzieję, że tutaj mieszkańcy, uczniowie jak najszybciej podejmą decyzję, bo jak zawsze, kto pierwszy, ten zyskuje.
Drugi projekt, z którego można skorzystać, to aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy, edycja druga. Wszystkie inne osoby, które utraciły zatrudnienie w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub są też zagrożone utratą zatrudnienia, a chcą podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, chcą się bardziej dalej rozwijać, mogą zwrócić się do Karkonoskiej Agencji z wnioskiem i otrzymać do 7000 zł bez zwrotnej dotacji do podjęcia i opłacenia studiów podyplomowych z zakresu, które zaproponują. Dodatkowo można uzyskać dotacje na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości do 24 tysięcy złotych oraz wsparcie pomostowe 1200 zł miesięcznie. Od prawie 2 lat w Polsce zmagamy się z pandemią, a od ponad roku można zaszczepić się przeciw COVID-19. W związku z tym, że od tego momentu minęło już trochę czasu, to postanowiliśmy sprawdzić, czy zmieniło się nastawienie społeczeństwa do szczepień. Kilka dni temu o szczepieniach porozmawialiśmy z Nikolajem Lambrinowem, dyrektorem Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Powiedział nam o tym, że nadal bardzo mało osób decyduje się na przyjęcie szczepionek przeciw COVID-19. Mamy taką ilość szczepionek, że praktycznie punkt szczepień nie warto otwierać tylko raz w tygodniu. I niestety tutaj muszę nad tym ubolewać bardzo. Są to dawki przeważnie trzecie i drugie, natomiast nie ma dawek, praktycznie to na palcach jednej ręki osoby, które przychodzą jednorazowo, znaczy po pierwszą dawkę. Czy rzeczywiście społeczeństwo jest negatywnie nastawione do szczepień przeciw COVID-19? To w środku mi coś mówi, żeby się nie szczepić. Boi się pani po prostu. Tak. No ale już trochę czasu minęło. Widać, że ludzie nie umierają, przynajmniej nie przez szczepionki. Znam ludzi, którzy właśnie przez szczepionki... Osobiście pani zna, osobiście, tak? Którzy właśnie mieli zatory, wylewy. Trzeba się szczepić. Trzeba. Całe życie nas rodzice szczepili, wszystkich. Pana rodzice zaszczepili, pana rodzice, moi też. Żyję, nic mi nie jest, jestem zaszczepiona. Wierzę w to, że żyć będę. Rozumiem, że nie wierzy pani w to wszystko, że jednak szczepionki mogą zagrażać życiu. Nie. Niemniej jednak znam takich, którzy w to wierzą. Nie, ja wierzę w szczepienia. Od samego początku. Od samego początku, w każde jedne. Nie dochodzą do pani te głosy, a przynajmniej argumenty, że jest to ryzyko? Dochodzą, ale mnie to, wie pan, akurat nie bardzo interesuje. Bardziej ufa pani naukowcom? Oczywiście, że tak. Każdy ma swój pomysł na życie, nie każdy robi jak uważa. Szczepiłem się. Szczepił się pan? Tak. Ale z przekonania czy z takiego przymusu, że jednak lepiej nie ryzykować? Nie, byłem zmuszony, bo tak ogólnie to nie szczepiłbym się, nie? Dlaczego? No bo jestem silny odpornościowo i tam nie uważam nigdy... Za jakieś, nie wiem, szczepionki, czy ogólnie jako tabletki, nie. Mama pracuje w zakładzie tam, gdzie są zawsze od małego, miałem tabletki w domu, jak chorowałem, to zawsze unikałem. My się szczepimy, także nastawienie jest pozytywne, jesteśmy po 3 dawkach, również z dzieckiem, także... I to nie podlega dyskusji państwa zdania? Nie, u nas nie. Spotkaliśmy także osobę, która na co dzień mieszka w Niemczech. Zapytaliśmy ją, jak to wygląda u naszych zachodnich sąsiadów. To jest po prostu, ludzie się szczepią po to, żeby mieć taką trochę wolność, bo to jest bez szczepienia po prostu człowiek jest, nie ma w ogóle żadnej możliwości cokolwiek gdzieś pójść. Choć dodała także, jakie jest jej zdanie w tym temacie. Ja uważam, człowiek musi być przekonany, że ta szczepionka działa. I musi mieć wolną wolę, możliwość wyboru. Oczywiście. Bo jeżeli są inne zdania lekarzy, że ten człowiek ma po prostu jakieś zachorowania i po prostu na dany moment on nie może się szczepić, no to ten człowiek nie może wejść do sklepu. Ostatnią sondę uliczną na ten temat robiliśmy już jakiś czas temu i musimy przyznać, że przybyło osób, które pozytywnie wypowiadają się o szczepieniach przeciw COVID-19. Zapraszam na skrót informacji. Na 2 miesiące aresztu trafił mężczyzna, który znęcał się psychicznie nad swoją matką. Wszczynał awantury, niszczył sprzęty domowe, a także ubliżał i poniżał pokrzywdzoną. Groził jej uszkodzeniem ciała, a nawet utratą życia. Teraz za to wszystko odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Wczoraj podpisane zostało polsko-czeskie porozumienie w sprawie kopalni Turów. Podpisali je premierzy obu krajów i na jego mocy strona polska zapłaci Republice Czeskiej i krajowi libereckiemu łącznie 45 milionów euro. W negocjacjach uczestniczyli hetman Martin Puta oraz marszałek Cezary Przybylski, którzy reprezentowali stronę samorządową. To wszystko na dziś. Przypominam Państwu o jutrzejszych wydarzeniach tygodnia. Do zobaczenia!